Kryty zamek błyskawiczny ma to do siebie, że po wszyciu praktycznie go nie widać. W tym filmie pokażemy Wam, jak się go wszywa. W tym celu potrzebne będą kryty zamek błyskawiczny, nożyce, szpilki, nici i skrojone z materiału części. To są nasze części. Zamek wszywa się zawsze na początku, zanim zszyjemy szew poniżej lub nad zamkiem. Tu mamy oznaczenia zamka. Tak długi ma być nasz zamek. Samo rozcięcie i zamek muszą być o 2 cm dłuższe. Na początku rozpinamy zamek, następnie możemy kciukiem nieco odgiąć spiralę zamka. Tu mamy dokładnie 1 cm zapasu, więc przypinamy taśmę przy brzegu tkaniny szpilkami, wbijając je w poprzek tak, aby przytrzymywały płasko spirale. Teraz możemy już siadać do maszyny. Używam nici w kontrastowym kolorze, aby były dla Was lepiej widoczne. Szyjemy dokładnie w rowku przy spirali. Ja szyję co prawda zwykłą stopką, ale warto sobie ułatwić pracę, używając specjalnej stopki do wszywania zamków. Widzicie, jak blisko spirali biegnie szew. Po wszyciu jednej taśmy zamka zapinamy zamek. Układamy część z zamkiem prawą stroną na prawej stronie drugiej części. Przypinamy szpilką, aby zamek był dokładnie na tej samej wysokości. Teraz możemy go rozpiąć. Kciukiem odchylamy spiralę na płasko i przypinamy szpilkami taśmę zamka. Przyszywamy. Obie taśmy zamka są już przyszyte. Nadal otwarty jest szew poniżej zamka. Teraz go zszyjemy. W tym celu zapinamy zamek. Zobaczcie, jest właściwie zupełnie niewidoczny. Układamy części prawą stroną na prawej. Koniec zamka układamy w bok i jak najbliżej ostatniego ściegu wbijamy pierwszą szpilkę. Zszywamy szew. Uważamy przy tym, aby koniec zamka był na boku, aby dokładnie zaszyć szew. Gotowe. Tak wygląda wszyty, kryty zamek błyskawiczny.